miłośnicy detailingów, ten majowy weekend. Zapewne wielu z was siedzi w domu, więc czemu nie rozmaicić wam czasu kolejnym odcinkiem miłośników. Tematem dzisiejszego odcinka będą pady polerskie. Jeżeli chodzi o pady polerskie, to jest temat naprawdę rzeka. Jest tysiące padów, tysiące producentów produkujących pady i przeznaczenie, to, że mamy napisane cut, polish, finish, to nie jest do końca tak, jak to jest napisane. Oczywiście zależne też jest od stosowania do tego pasty i na jakim lakierze jest pracowane. A teraz na jakie grupy dzielimy pady? Oczywiście pady dzielimy na otwartokomórkowe i zamkniętokomórkowe. Pady wykonane są z poliuretanu. Jak rozpoznać najprostszym sposobem, który to jest pad otwartokomórkowy, a który zamkniętokomórkowy? Wystarczy dmuchnąć z pada. Jeżeli powietrze bez najmniejszego oporu przelatuje przez pada, to znaczy, że pad jest otwartokomórkowy. A jeżeli mamy problem z dmuchnięciem, tak jak widać, poliki mi rosną, no to znaczy, że pad jest zamkniętokomórkowy. Skoro w ostatnim odcinku doszliśmy do wniosku, że dla amatora najlepszą maszyną będzie maszyna typu Dual Action, dlatego też dziś omówimy pady otwartokomórkowe, które są przeznaczone do tego typu maszyny. Pad wełniany. Wcina się jak najgłębiej lakier, usuwa wszystkie rysy drobne, czy te grubsze, oczywiście czasami trzeba poprawić. Ale oczywiście zostawia niesamowity kipisz na lakierze, później trzeba to wykańczać. Pamiętajmy o tym, że też im głębiej się wetniemy w lakier, tym później będzie trudniejsza obróbka i wykończenie jego. Też nie jest powiedziane, że jak jest napisane, że pad jest przeznaczony do na przykład etapu mocno tącego, to nie znaczy, że on będzie z inną pastą inaczej pracował na innym lakierze. Arsenał, który dobieramy do polerowania, jest dobierany za pomocą prób i błędów i za pomocą testów. I zobaczymy, jak się zachowuje pasta w połączeniu z padem i też zależy na jakich obrotach. Jak już też powiedziałem, pracujemy na obrotach na maszynie rotacyjnej do 1500, a na maszynie typu Dual Action do 3000-3500. Po wycięciu padem, tutaj mamy w tym przypadku wełniany, przechodzimy do niższej gradacji. Na przykład ten pad jest stworzony typowo do drugiego etapu, który się nazywa polerowanie, bo jest cięcie, polerowanie i wykończenie. Tutaj mamy pad przeznaczony do cięcia, on jest stosunkowo miękki. Co też pamiętajcie, że jak idziecie do sklepu i bierzecie sobie pada w rękę, jeżeli on jest miękki, to nie znaczy, że on jest lekkościerny. Tak samo jak jest twardy, to nie znaczy, że jest mocno ścierny. Biorąc pod uwagę, że on później troszeczkę się ta pasta jeszcze w niego wetrze, trochę nasiąknie tą pastą, jeszcze się troszeczkę nagrzeje, bo to wiadomo, też się grzeje, ale też musimy pamiętać, żeby nie grzać za bardzo lakieru. Można lakier uszkodzić, można lakier przegrzać, powstają później hologramy, mazy i wszelkiego rodzaju inne rzeczy, które później będzie naprawdę ciężko usunąć. Dobieranie padów do korekty zależne jest od rodzaju lakieru. Mamy różne rodzaje lakierów. Mamy lakiery, które mają po 120 mikronów w przypadku Audi, Wagów bądź Volvo. I mamy lakiery, które mają po 80-90 mikronów w przypadku Mazda czy Toyota. No, nie da się jednoznacznie określić, jaki pad jest do jakiego etapu przeznaczony. Jest to wszystko dobierane do danego lakieru. Nie było jeszcze tak, że przyjechało do nas auto, że będę polerował tym padem i tą pastą i będzie dobrze, będzie super. Nie, wcale tak nie będzie. Do każdego rodzaju lakieru, do każdego auta podchodzimy indywidualnie i do każdego auta dobieramy osobno pady i pastę. Mamy tego dosyć szeroką gamę, także mamy w czym testować. Jeżeli chodzi o takie garażowe, domowe odświeżenie lakieru, ja proponuję w tym przypadku użyć jednoetapowej korekty lakieru, potocznie zwanej one stepem. Jest do tego przeznaczony pad, jest to oczywiście kolor pada nie jest wyznacznikiem jego zastosowania, ale na pewno na każdym opakowaniu pada znajdziecie właśnie jego przeznaczenie, jego zastosowanie. Dobrze, wracając do jednoetapowej korekty lakieru. To jest przeznaczone do tego pad i jak najbardziej wy możecie sobie wykorzystać ten pad i zrobić one stepa tak zwanego u siebie w garażu. Dlaczego uważamy, że jednoetapowa korekta lakieru jest najbardziej odpowiednia dla amatorów i osób, które zaczynają przygodę z detailingiem? Otóż jest bardzo proste polerowanie lakieru. Można tym padem dojść do wszelkiego rodzaju przytłoczeń, gdzie na przykład przy twardym padzie mielibyśmy z tym problem i musielibyśmy użyć dodatkowego pada o mniejszej średnicy, na przykład 75 mm. A co za tym idzie, musimy mieć dodatkową maszynę, która też nie jest niestety tania.
Niektóre firmy stworzyły też systemy typowo do one stepów. Na przykład Rupes ma system, który się nazywa UHS i jest do tego przeznaczony pad i przeznaczona pasta, tylko że pad kosztuje około 40 zł, a kilogramowa pasta 180 zł. Podsumowując, nie ma padów przeznaczonych do wieloetapowej korekty lakieru. Zależne wszystko jest od lakieru, na jakim będziemy pracować. Później dopiero dobieramy do tego kombinację pasta-pad. Jeżeli chodzi o jednoetapową korektę lakieru, jak najbardziej pady kosztują od kilkunastu złotych, 12 zł chyba widziałem najtańsze, pasta około 40 zł, czyli suma summarum mamy za niecałą stówkę cały pakiet do przejścia jednoetapowej korekty lakieru. Miłośnicy, jeżeli podobał Wam się odcinek i wiecie już, od którego pada zacząć swoją przygodę z autodetailingiem, zostawcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i obserwujcie nasze poczynania na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia w następnym odcinku.